Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Przygody Gziksona. Co będziemy dzisiaj robić? Na S34 to nie ma za bardzo co robić, bo obecnie nie mam gildii. Mam za to dwa itemy, którym można zrobić miejsce na klejnot. Ale dobra, po kolei. Może założymy sobie gildię. Dobra. Ja ogólnie czemu nie jestem w żadnej gildii? Ogólnie robiliśmy lochy w Akademii Gildii Heheszki. Bandyci Bohuna chyba się nazywa. Czekajcie, wpiszę sobie tutaj. No i co? Po jednym z lochów, chyba to 44 loch był, członkowie gildii Heheszki przychodzą do siebie i tak dalej. Ja napisałem, że ja bym został, jeszcze bym dokończył lochy. No ale niestety zostałem wyrzucony. Dostałem zaproszenie. Oczywiście, no tutaj nie mam już tych PW. No po prostu dostałem zaproszenie do gildii Heheszki. Nie, no wkurzyłem się, bo zostałem po prostu opluty, tak? Ja chciałem pomóc dalej. No to mnie opluli po prostu, nie? Nie mogłem sobie. No, nie mogłem pomóc dalej, bo mnie wyrzucili z gildii, nie? No i nie mam zamiaru tam wracać po prostu. Nie liczą się z moim zdaniem, no to sorry, no. Trudno. Nic na siłę, tak? Możemy sobie zrobić w sumie wehikuł czasu. Trochę zrąbałem, bo straciłem tylko exp. Bo mogłem ulepszyć sobie gildię. I ogólnie czemu gildia się nazywa, nie wiem, Armia Gziksona tam wpisałem, tak. No, to będzie gildia z widzami, jeżeli ktoś ma ochotę przejść, to zapraszam. Tutaj gildia. Na razie ma 10 slotów, a nie ma w banku złota. Wtedy przerzucimy 10 baniek. Upgrade'ujemy wszystko. Nie wydając grzybów, nie? Bo nie będę rozwijał tej gildii za grzyby. No jeżeli... Ja ogólnie chciałbym przejść do gildii Nuda VIP, ale jeżeli nie będą mnie chcieli, no to spoko. No, też nic na siłę, tak? Nie będę się prosił. I co, mogę sobie na razie tutaj przecież grać, tak? Jeżeli ktoś wpadnie do gildii, będzie mi bardzo miło. Także pocztę mam pustą, możecie pisać. No i co? Aha, dziura czasu. No spoko, spoko. I teraz przejdziemy sobie znowu tutaj, bo mamy jeszcze 102. A 29, trochę lepiej. To ulepszenie. Bo ogólnie na serce teraz bym zebrał. Dobra, na razie zrobimy sobie ataki po prostu. Z Dariusem. A ogólnie tutaj Levans nie jest ubrany, bardzo dobrze. Wiem, ktoś jeszcze jest powyżej 300 levela chyba na tym serwerze. Ale to muszę sobie podejrzeć na odcinku u Protexa. No tam widziałem, że kogoś miał w poczcie. Na razie tutaj bije się z Mr. Dariusem, także na razie mi to wystarczy. Level. Maksymalna ilość dusz, także do 151 jeszcze parę dni zostało. Ja
my mind like a bottle of wine. Jeszcze muszę wam pokazać, co u moich pomocników się dzieje na S34. Ogólnie itemów nie mam, więc trzeba je uzupełnić, nie? Tutaj na wojowniku, jak widzicie, nie, są tylko dwa itemy. Ogólnie je wybierałem je pomocnikom przed tą dłuższą przerwą. I do toalety szły te itemy, nie? Tutaj u Szczwanej była klata, tylko była strasznie słaba. Rękawic też nie miała, to też je ogarnąłem. No tu 354, no tak, tak trochę słabo, nie? Zobaczymy, zbrojownia, pas jakiś. Szczęście. Weźmiemy sobie do toalety, tylko najpierw sobie gem wrzucimy. A nie, już gem pływał dzisiaj, no spoko. To wrzucamy tu. Może dla jakiegoś pomocnika, o, dla wojownika jest akurat. I dla maga, szczęście. Dla wojownika inteligencja, no to słabo. Bez przesady, na pierśniki. I co, no? Trzeba cisnąć dalej, nie? Od razu sobie przy tych itemach zrobimy miejsce na klejnot. Skąd w ogóle... A, za grzyby chciałem. Dobrze, że... Dobrze, że w ogóle... Nie miałem 25 grzybów, tylko 24. O kurde. Tak sobie zrobimy. Czy gemy na zręczność mi wystarczą na razie? Co, ten item jest do rozmontowania. Ogólnie pokażę wam jedną walkę. Druga w nietoperz. Właśnie na nietoperzach siedzę. No i nie będę spoilerował może, jaki jest wynik tej walki. Tutaj seria uników wchodzi. No i właśnie ten łuk, który obecnie mam na sobie, właśnie mi poleciał z tornada, nie? Że byłem mega zadowolony. A ten pas, który założyłem, poleciał mi z toalety. Także toaletę spuszczałem aurę. Mając 18. No, 18 pojemnik wypełniony i udało mi się pozyskać item. Epicki. Także co, miałem coś zrobić w sumie. Miałem wam też pokazać wynik walki w tamtej akademii. Tutaj ogólnie 275 level zakończył błotniaka. Także w kolejną walkę przy mojej pomocy wydaje mi się, żebyśmy zrobili, ale nie chciała ta gildia, trudno, no nie ma problemu, nic na siłę, tak? No ja nie zamierzam tam wracać. Tak, w sumie portal można zrobić, bo i tak nie będę w gildii nic robił. 81, ciekawe ile się cofnie, nie? Mogłem ulepszyć jeszcze te itemy. Ale spoko. Także dzisiaj trochę chaotyczny odcinek, no ale
Też takie muszą być na moim kanale. No tak myślałem, że taka hit poleci. No, 4%. A no, troszeczkę spam mi się zrobił na czacie, ale no co zrobić. Co w tej gildii? Może ten opis gildii sobie zrobię, ale to już poza odcinkiem. No, oczywiście od pierwszego levela widzowie mogą wbijać. I co? I tutaj możemy też spróbować jedną walkę, nie? Zobaczymy jak to wygląda. Ogólnie Barbar nie ma itemów, także na niego nie ma co patrzeć. O, Maguś tu zszedł. No to słabo. Znaczy jakby Maguś tam coś wrzucił, to by wiadomo, było lepiej, nie? Masz Czwana, nie ma paska. Maguś ma w sumie wszystkie itemy. No i u Barbara jest słabo. No ale co zrobię? Czekajcie, Szczwana nie ma paska? Jak nie ma paska? Jak ma pasek? Wszystko. W sumie ten gem to jest... Ten ogólnie jest za słaby, żeby tu być w ogóle, ale... Trudno. To nie ma nic do roboty w sumie już na tym serwerze. Nie wiem, jeżeli wam odcinek się spodobał, możecie zostawić tą łapeczkę w górę ofensywną. Ja tutaj sobie aweczkę zacznę jakąś. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Już myślę na W18. Już może uda mi się zdobyć gemy. O, z tymi gemami mam problem. No może na S34 coś nagram też. W najbliższym czasie. Także życzę wam udanego dnia i żegnam się z wami. Cześć.